Wiele tytułów w świecie elektronicznej rozrywki powstaje z powodu wymieszania pasji z ogromną ilością poświęcenia. Są to tytuły, które dla swoich twórców stają się opus magnum, w które przelali całą swoją miłość oraz zaangażowanie. Nawet jeżeli nigdy nie odniosą one sukcesu godnego odnotowania złotymi literami w największych almanachach growej historii. W tej całej mieszance znajdują się również gry, które miały być ostatnim tchnieniem danego studia, a okazywały się ostatecznie darem zmieniającym wszystko, definiującym nie tylko gatunek, w jakim zostały stworzone, ale całą branżę. Są to gry, bez których dzisiejszy krajobraz branży gier nie byłby taki sam, a które często popadają w zapomnienie. Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Jacek Kaleta, a to co za chwilę zobaczycie będzie moją próbą przedstawienia wam historii pewnej serii, która zupełnie jak samuraje odcisnęli swoje piętno na historii naszego świata, tak ona odcisnęła swoje na całej branży elektronicznej rozrywki. Panie i panowie, zapraszam was serdecznie do mojej skromnej opowieści na temat historii serii Onimusha. Dla wielu graczy, którzy całkiem niedawno rozpoczęli swoją przygodę w świecie elektronicznej rozrywki, jak i tych pamiętających dawne dzieje, kiedy na dość kanciaste modele postaci mówiono nieludzko realistyczna grafika, której nikt nigdy nie przebije, początki serii Onimusha zaczynają się w 2001 roku, kiedy na rewolucyjnym ówcześnie PlayStation 2 zawitała pierwsza odsłona tej niezbyt rozbudowanej pod względem odsłon serii. Co po części nie jest błędnym rozumowaniem, jednak w moim odczuciu jest to delikatnie równoznaczne z pominięciem prologu lub znacznej części pierwszego rozdziału, czy to w książce, w filmie lub w grze wideo. Więc zanim w ogóle zaczniemy, cofnijmy się o kilka lat. Do momentu, kiedy Capcom zaczyna pracę nad jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii, która kształtowała i straszyła wiele pokoleń graczy. Pierwsza odsłona Rezydencji Zła, nad którą pracował niewielki zespół z Shinji Mikamim na czele, miała być godnym następcą jednego z największych horrorów wszechczasów, czyli Sweet Home z 1989 roku. Tytuł będący survival horrorem, w którym przemierzaliśmy korytarze oraz pokoje rezydencji, w której działy się makabryczne rzeczy, od samego początku zaskarbił sobie serca fanów na całym świecie. Oczywistym było, że Capcom, który poczuł zapach pieniędzy jak rekin krew w wodzie, będzie chciał dość szybko wydać kontynuację. Zanim w ogóle wydano Resident Evil 2 w 1998 roku, włodarze Capcomu postanowili delikatnie poszerzyć krąg, z jakiego mogliby czerpać zyski, poprzez sięgnięcie do portfeli graczy, którzy nie byli zbyt wielkimi fanami survival horrorów. Zaczęto rozmyślać nad spin-offami, które miałyby posiadać wspólne wiele mechanik z kultową już grą, jednak prezentować je w zupełnie innych realiach. Jeden z pomysłów na spin-off narodził się w 1997 roku, w głowie Yoshikiego Okamoto, który zaproponował, żeby przenieść całość zabawy z czasów ówcześnie obecnych do feudalnej Japonii. Założenia tej gry były naprawdę proste. Weźmy wszystko to, co zrobiliśmy dobrze w pierwszej odsłonie Residenta, dorzućmy do tego broń białą zamiast palnej, samurajów zamiast stars i wplećmy w to kawałek prawdziwej historii kraju wiśni. Całość przygody miała być osadzona w wielkiej posiadłości pełnej zagadek, śmiertelnych pułapek, jak zapadające się sufity i tym podobne. Poza zwykłą bronią białą, gracze mieli również używać specjalnych zwojów magicznych albo specjalnych technik, które mieliby nabywać z biegiem gry. Wszystko to chciało okraść nazwą Sengoku Biohazard, żeby grający wiedzieli, iż mają do czynienia ze spin-offem Resident Evil, które w Japonii jest po prostu nazywane Biohazard. Produkt w początkowej fazie miał być wydany na Rokuyon DD, czyli specjalny dysk, który był dodatkiem do Nintendo 64. Plany te jednak zmieniono i postawiono swoje najmocniejsze karty na pierwszą generację PlayStation. Niestety, podczas developmentu projektu Sengoku, zespół programistów przez przypadek źle przetransportował kod Resident Evil na Sengoku Biohazard,
co doprowadziło do powstania dość osobliwego błędu. Objawiał się on tym, że przeciwnicy podczas próbnej rozgrywki byli często wybijani w powietrze z niewiadomych powodów. A przy dobrym wykorzystaniu tego błędu, można było doprowadzić do tego, że nie dotykali oni ziemi, dopóki testerzy nie wyzerowali ich punktów życia. Problem ten miał być dość szybko i po cichu rozwiązany w celu uniknięcia zaniechania prac nad Sengoku Biohazard. Niestety dla zespołu wieści rozchodziły się dość szybko, co sprawiło, że o błędzie w kodzie i tym, co on powodował, dowiedział się jeden człowiek, którego wizja nowej odsłony Resident Evil była odrzucona przez Capcom jakiś czas wcześniej, a który teraz wiedział, że znalazł ten jeden element układanki, którego mu brakowało. Prace nad Sengoku Biohazard trwały w najlepsze. Tytuł wyciskał praktycznie ostatnie soki z konsoli PlayStation pod względem graficznym. Niestety pierwotna wizja, jaką mieli w głowie włodarze Capcomu oraz Yoshiki Okamoto, delikatnie zaczęła się rozjeżdżać. Tytuł z tygodnia na tydzień coraz mniej przypominał feudalną wersję Resident Evil oraz coraz bardziej odchodził od prawdziwych wydarzeń historycznych, które miały być jednym z punktów marketingowych produktu. Gra była już w połowie skończona, kiedy nagle została anulowana. Projekt Sengoku oficjalnie trafił do grobu, mimo że od samego początku był planowany jako trylogia, a wszystkiemu winne było Sony. Marca 2000 roku był dniem, który okazał się prawdziwym świętem dla graczy. Dokładnie wtedy na półki sklepowe trafiła nowa i po dziś dzień uznawana za najlepszą konsola Sony, czyli PlayStation 2. Był to sprzęt, który naprawdę zrewolucjonizował i otworzył salony domów dla konsol. Był to jeden z powodów, dla którego zaniechano pracę nad feudalnym spin-offem serii Resident Evil. Zespół deweloperski Sengoku Biohazard, jak i włodarze Capcomu, byli podekscytowani możliwością stworzenia czegoś na ówcześnie nową generację, co sprawiło, że nie tylko projekt Sengoku trafił pod kosę, ale wiele innych tytułów, które miały w tamtym czasie zawitać na pierwsze PlayStation. Niektóre z nich nie powstały z grobu już nigdy, a niektóre odrodziły się pod zupełnie inną formą. Tym samym nastaje 25 stycznia 2001 roku. Na konsolę nowej generacji zawitał tytuł, który powstał pod czujnym okiem Juna Takeuchi oraz Keijiego Inafune. Za historię w nim odpowiadał Noboru Sugimura, Hirohisa Soda, Shin Yoshida oraz firma Flagship, w której skład wchodził wspomniany wcześniej Yoshiki Okamoto. Była to pierwsza odsłona w zupełnie nowej serii Capcomu, która niegdyś miała być tylko spin-offem. Onimusha Warlords, które w Japonii znane jest po prostu pod nazwą Onimusha, było czymś wyjątkowym. Nie tylko jak na tamte czasy, ale też w gatunku, w ramach którego była tworzona. Ówcześnie mało które studio mogło sobie pozwolić lub w ogóle próbowało stosować techniki motion capture. Tak Capcom przy tworzeniu Onimuszy na PlayStation 2 postanowił pójść na całego. Nie tylko użyli tej dość pionierskiej metody odwzorowywania ruchu w postaci, ale też zatrudnili aktora oraz piosenkarza, Takeshiego Kenshiro, do wcielenia się w głównego bohatera. Co z miłą chęcią zrobił, nie tylko podkładając mu głos, będąc aktorem w specjalnych sesjach motion capture, ale też użyczając swojej podobizny. Sama gra była osadzona w feudalnej Japonii w okresie Sengoku, gdzie kraj był wręcz rozdzierany przez wojny między potężnymi władcami. Była to jednak alternatywna wersja bliżej znanego nam świata, ponieważ w świecie, którym przemierzaliśmy w głównej mierze jako Samanosuke Akechi, demony wędrują między ludźmi i często mieszają się w ich, wydawałoby się, ziemskie sprawy, które nie powinny ich dotyczyć. Gracze od samego początku do samego końca byli utwierdzeni w tym, że środowisko, w którym przyjdzie im mierzyć się z demonami, nie jest bezpiecznym miejscem. Pierwsze sekundy albowiem obrazowały wielką bitwę między ścierającymi się armiami. Naprzeciw protagonisty, wzorowanego również na Akechim Hidematsu, staje jeden z najbardziej rozpoznawalnych władców japońskich. Demoniczny Oda Nobunaga, który, jak się okazuje po chwili, ponosi sromotną klęskę w starciu wojsk, a sam doznaje śmiertelnej rany. Później zaczyna się szaleńcza gonitwa do zamku w Inabayamie, gdzie zgodnie z zapiskami w liście od kuzynki Akechiego, dzieją się dziwne rzeczy i służba nagle zaczyna znikać. Niestety, Samanosuke za późno dotarł na miejsce zdarzenia.
księżniczka Yuki, której miał pomóc, została porwana. A on musi teraz udać się w podróż w celu dowiedzenia się, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Tytuł, tak samo jak poprzednie survival horrory od Capcomu oraz kilka następnych, opierał się na dość metodycznym zwiedzaniu lokacji, rozwiązywaniu zagadek logicznych o różnym poziomie trudności, odkrywaniu sekretów oraz walce. W odróżnieniu jednak od Resident Evil, którego Onimusza niegdyś miała być spin-offem, o nazwie Sengoku Biohazard lub Dino Crisis, w którym naszymi przeciwnikami były różnej maści dinozaury, tutaj głównymi przeciwnikami były demony z najbardziej oraz najmniej oryginalnych wyobrażeń twórców. Standardowe kościotrupy w strojach wieśniaków z mieczami, wielkie mackowate stwory, demoniczni szermierze i tym podobne stawały na drodze grającego przez te od kilku do kilkunastu godzin zabawy. Zabawy, w której głównym sposobem obrony była walka przy użyciu broni białej. O ile można było bez problemu maszować guziki ataku i tym sposobem na siłę przejść całą grę, tak takie podejście odbierało wszelkie kolory rozgrywce. Pojedynki zaplanowane były na powolne, opierające się na wyczekiwaniu i atakowaniu, kiedy przeciwnik jest bezbronny. Onimusza nie była jednak zwykłym siekaczem i starała się wnieść coś nowego do gatunku. Jednym ze sposobów na urozmaicenie rozgrywki było wprowadzenie dodatkowych broni, które miały swoje specjalne atrybuty. Jeden miecz był szybki i oferował ataki piorunami, inny dwuręczny atakował powoli, ale zadawał duże obrażenia i ział ogniem. Jeżeli natomiast chcieliśmy poczuć się jak prawdziwi samuraje, kończąc walkę jednym precyzyjnym cięciem, to również otrzymaliśmy taką możliwość. Onimusza była tytułem, który wyznaczył nową jakość. Czymś, czego wcześniej nie było w takiej formie na rynku elektronicznej rozrywki. Przełożyło się to na niemały sukces, który przypieczętował sprzedaż na poziomie 2 milionów kopii przy premierze gry. Krytycy wręcz zachwycali się grafiką, udźwiękowieniem oraz rozgrywką. Spragnieni kolejnych przygód w tym świecie nie musieli długo czekać. Zapowiedź następcy obecnie kultowej Onimuszy nastąpiła dość szybko, albowiem tego samego roku, kiedy wydano pierwszą część. Było to spowodowane faktem, że Capcom był na tyle pewny swojego sukcesu, że prace nad swojsko zwaną dwójką zaczęły się na równi z pierwszą Onimuszą. Oczywiście z delikatnym przesunięciem kilku miesięcy, ponieważ nie można było aż tak mocno podzielić ekipy odpowiedzialnej za tworzenie gry. Ostatecznie postanowiono pożyczyć tylko kilku pracowników tworzących Onimusza Warlords i uzupełnić ich o zupełnie nowe osoby. 7 marca 2002 roku w Japonii oraz w późniejszych terminach, lecz również w tym samym roku w Europie oraz Ameryce, ukazała się gra, która miała po raz kolejny zawładnąć sercami fanów na całym świecie i sprawić, że Capcom stanie się niewyobrażalnie bogaty. Onimusza 2 Samurai's Destiny była tytułem, który stawiał swoje karty na zupełnie inne aspekty, aniżeli poprzedniczka. Tym razem zespół pod nadzorem Keiji'ego Inafune oraz Motohide Eshiro postanowił postawić bardziej na aspekt przygodowy, aniżeli akcję. Miało to na celu pogłębienie nie tylko całego szykowanego uniwersum Onimuszy, ale też samej historii dwójki oraz postaci, które będą w niej zawarte. Tym razem Samanosuke Akechi Hidemitsu musiał ustąpić miejsca Jubeiowi Yagyu, który w odróżnieniu od szlachetnego samuraja wyrusza w podróż w celu pomszczenia swojego klanu. Jest on ostatnim przedstawicielem rodu Yagyu, który zginął z rąk demonów podczas wielkiej kampanii, mającej na celu zjednoczenie całej Japonii pod rządami Ody Nobunagi. Oczywiście na samym początku przygody spotyka on postać z przeciwnej strony barykady, kobietę demona, która podaje się za jego matkę. Po krótkiej rozmowie z nią, Jubei odkrywa, że jego dłoń potrafi pożerać duszę demonów. Zupełnie jak rękawica, której używał Samanosuke w poprzedniej części gry. Od teraz poza zemstą na Odzie Nobunadze, jego celem jest znalezienie magicznych kul, które pozwolą ludzkości na obronę przed demonami. Ten prosty zabieg fabularny pozwolił serii Onimusza na wprowadzenie wielu większych i mniejszych lokacji, które gracze mogli zwiedzać podczas tej kilku do maksymalnie kilkunastogodzinnej przygody. Miało to na celu pokazanie, że pomimo iż w poprzedniej części cała historia odbywała się na dość małym obszarze, to nie była to jedynie wyizolowana sytuacja. Oraz, że wszystko co się ówcześnie stało, miało o wiele większy wpływ na świat przedstawiony, niż mogłoby się wydawać. Kolejnym dość unikatowym dodatkiem jak na cały gatunek i tamte czasy, był system zaprzyjaźniania się z napotkanymi na swojej drodze postaciami pobocznymi.
Przekładało się to na całą grę, ponieważ postacie, które nas lubiły, pojawiały się później w historii. Asystowały nam podczas podróży oraz oferowały prezenty. Jeżeli natomiast zraziliśmy do siebie którąś z nich, to mogło się okazać, że w późniejszych etapach gry stanie ona po stronie przeciwnika lub po prostu będzie naszym rywalem. A skoro już o adwersarzach mowa, to Capcom postanowił zastosować swojego rodzaju recycling bossów. Praktycznie każdego bossa spotykaliśmy kilkukrotnie, co sprawiało, że poznawaliśmy kolejną stronę jego charakteru. Za pierwszym razem gra sprawiała, że czuliśmy, iż walczymy z kimś, z kim nie powinniśmy mieć szans na wygraną. Drugie spotkanie uświadamiało nas, że staliśmy się silniejsi, a za trzecim razem udawało nam się ostatecznie pokonać przeciwności, jakie wnosili bossowie. Było to tworzone na wzór innych gier Capcomu i miało służyć jako swojego rodzaju wyznacznik progresji graczy. Pod względem gameplayu również zaoferowano nam pewną rewolucję. Tym razem plansze, na których toczyliśmy swoje boje, były o wiele większe niż w poprzedniej części. Pozwalało to na o wiele więcej walki defensywnej, jak i ofensywnej, stosowanie odpowiednich taktyk i próbowanie podejść do każdej walki w inny sposób. Umiejętności protagonisty również zostały rozbudowane o dodatkowe ataki, które mogliśmy wykonywać poprzez wklepywanie odpowiednich kombinacji guzików. Onimusha 2 Samurai z Destiny okazała się hitem. Nie tylko pod względem sprzedaży, która przebiła najśmielsze oczekiwania włodarzy Capcomu, ale również jeżeli chodzi o oceny. Recenzenci oraz gracze rozpływali się nad grafiką, ulepszeniami w gameplayu oraz historią w grze. Była to trzecia najlepiej sprzedająca się wcześniej produkcja, jednak nie była bez wad. Najbardziej obrywało się jej za system przyjaźni z postaciami pobocznymi. Wiele osób uznawało go za fajny dodatek, ale źle rozwinięty. Twierdzono, że o wiele lepiej by działał, jeżeli zaufanie innych zdobywałoby się podczas misji pobocznych lub podejmowania decyzji, aniżeli poprzez zasypywanie ich różnego rodzaju prezentami. O ile Ameryka i Japonia rozpływały się nad nową Onimuszą, tak sprzedaż w Europie nie była zadowalająca. Co zmusiło Capcom do zastanowienia się, jak mogliby zdobyć ten nieprzychylny samurajom rynek. Zanim jednak dojdziemy do tej części opowieści, muszę jeszcze wspomnieć o dwóch innych produkcjach z tego uniwersum, które ujrzały światło dzienne w rok po wydaniu Onimusha 2 Samurai z Destiny. Niestety, bardzo mało wiadomo o ich produkcji, skąd wziął się pomysł na stworzenie spin-offów dla spin-offu serii Resident Evil oraz jak zostały odebrane przez społeczeństwo graczy na całym świecie. Nie było to spowodowane faktem, że oba te tytuły zostały zamknięte w granicach kraju kwitnącej wiśni, ale dlatego, że zostały wręcz zasypane innymi, o wiele bardziej reklamowanymi produkcjami. Pierwszą z nich jest Onimusha Tactics, która miała zadowolić wszystkich fanów turowych gier taktycznych, jak chociażby Final Fantasy Tactics, Front Mission, Disgaea i tym podobne. Tytuł oryginalnie zawitał jedynie na Game Boya i dopiero po wielu latach otrzymał swoje cyfrowe wydanie na wirtualnej konsoli Wii U. Tactics nie jest częścią kanoniczną i podąża swoją własną ścieżką, będąc jedynie historią poboczną, która działa na zasadach podobnych do większych pierwowzorów i dzieje się przed wydarzeniami znanymi z drugiej odsłony Onimuszy. Z punktu widzenia historii prześledzimy tutaj zmagania młodego dziedzica klanu demonów, który otrzymuje w posiadanie rękawicę podobną do tej, której używał Samanosuke. Musi się on udać w niebezpieczną podróż, której celem będzie powstrzymanie inwazji wielkiego lorda Ody Nobunagi. Pod względem rozgrywki był to miks starej dobrej Onimuszy i turowych gier taktycznych z widokiem izometrycznym. Gracze musieli ciągle analizować poczynania przeciwników podczas ich tury, żeby w adekwatny sposób móc na nie odpowiedzieć. Drugim tytułem jest Onimusha Blade Warriors. Najprościej mówiąc, jest to bijatyka starająca się naśladować Super Smash Bros. Od Nintendo. Walki odbywają się na wielowarstwowych poziomach, gdzie maksymalnie 4 graczy może ścierać się między sobą lub z przeciwnikami kierowanymi przez sztuczną inteligencję. W odróżnieniu od Smasha jednak, tutaj plansze nie są dwuwymiarowe, co wymaga trochę większego planowania niż w dwuwymiarowych bijatykach. Biorąc pod uwagę, że były to czasy PlayStation 2 i nie każdy posiadał ówcześnie internet, deweloperzy z Capcomu postanowili dodać do gry tryb fabularny dla każdej dostępnej postaci. Miało to wydłużyć żywotność tego tytułu, ale jak jednak słyszeliście jeszcze minutę temu, tak samo jak w przypadku Onimusha Tactics,
Warriors zostało zasypane przez piaski czasu i zapomniane przez wielu, nawet największych fanów serii. Była jednak nadzieja dla tych, którzy wyczekiwali kolejnej mieszanki horroru i gry akcji. W 2003 roku Capcom oficjalnie zapowiedział pracę nad kolejną odsłoną Onimuszy, która miała być całkowitą rewolucją dla serii. Główną koncepcją było pokazanie historii dwóch osób. Kogoś ze starego świata, znajdującego się w czasach współczesnych, oraz kogoś współczesnego, trafiającego do czasów tak odległych, że wydawały się być tylko starą opowieścią. Producent Keiji Inafune miał wiele obaw o ten aspekt podczas developmentu kolejnej wielkiej Onimuszy. Jednak ostatecznie przyznał, że był zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć w tak krótkim czasie. Pierwsze dwie gry z serii Onimusza były projektowane jako tytuły na pierwsze PlayStation, które później przeniesiono na jego następcę. Tym razem było jednak zupełnie inaczej. Od samego początku do samego końca postawiono na rozwiązania, które były wizytówkowe dla nowej, ówcześnie generacji konsol. Onimusza 3 Demon Siege zawitała na konsolach w 2004 roku oraz na PC-tach z systemami Windows w 2005. Jako że miała być to ostatnia osłona wielkiej trylogii Onimuszy, Keiji Inafune oraz Minoru Nakai postanowili podkręcić wszystko jak tylko mogli. Zaczynając od chociażby historii, w której prześledzimy przygody uwielbianego przez wszystkich Samanosuke. Wciągnięcie do gry aktora światowej sławy miało pomóc Capcomowi na zdobycie tego nieuchwytnego rynku europejskiego, który jako jedyny opierał się im na przestrzeni lat. Podczas kolejnej kampanii przeciwko Odzie Nobunadze w 1582 roku Samanosuke trafia do świątyni Honnoji, gdzie ma nadzieję na zakończenie tego całego horroru, zaczętego przed laty. Po zaciętej walce ze strażnikiem Nobunagi, Morim Ranmaru, zostaje on ostatecznie pokonany przez wielkiego demonicznego lorda. Kiedy miał już żegnać się z życiem, nagle zostaje wciągnięty przez dziwny portal i przeniesiony do Paryża w 2004 roku, gdzie jest świadkiem inwazji demonów. Francuska policja wraz z armią próbują jakoś zaradzić temu całemu zamieszaniu, w którym pomniejszym trybikiem wspomnianym wcześniej jest Jacques Blanc. Co kończy się oczywiście całkowitą porażką na praktycznie każdym froncie. Niestety Jacques'a spotyka podobny los co Samanosuke. Zostaje on przeniesiony do feudalnej Japonii, w której odbywa się właśnie alternatywna wersja znanej z naszego świata historii. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że trafia on czasowo do momentu na kilka dni przed walką Samanosuke z Ranmarą Morim oraz Odą Nobunagą w świątyni Honnoji. Pierwszą i największą zmianą, jaka rzuca się w oczy po odpaleniu Onimuszy 3, był fakt, że twórcy postanowili całkowicie porzucić prerenderowane tła i statyczne kamery na rzecz ówcześnie next-genowego rozwiązania. Wszystko było stworzone w pełnym trójwymiarze, który sprawił parę trudności studiu podczas projektowania poziomów. Lokacje musiały być tak dobrze przemyślane pod względem rozplanowania rzeczy, żeby nie utrudniały pracy kamery, która od teraz delikatnie podążała za bohaterem, a nie była zablokowana w jednym miejscu. A sam fakt, że za ten tytuł odpowiadała ekipa, która tworzyła Onimusha Warlords, sprawił, że postanowiono postawić bardziej na aspekt przygodowy, aniżeli akcję, jak to było w Samurai's Destiny. Tak to pod każdym względem była to stara dobra Onimusha. Zagadki środowiskowe były ciekawe i czasami bardzo wymagające. System rozwoju postaci poprzez dusze pokonanych i znajdowanie odpowiednich przedmiotów pozostał praktycznie niezmieniony, a walka dalej oferowała swojego rodzaju wyzwanie. Onimusha 3 Demon Siege była hitem. Jedną z najlepiej sprzedających się gier ówcześnie, zagarniająca najwyższe możliwe oceny od recenzentów, jak i graczy. W przeciągu pierwszego tygodnia od premiery tytuł sprzedał się w nakładzie przekraczającym 400 tysięcy kopii, co wtedy było uznawane za niemały sukces, nieosiągalny dla zwykłych śmiertelników. Niestety w całej tej beczce miodu musiała znaleźć chociaż jedna łyżka dziegciu. Tym razem gracze amerykańscy czuli się delikatnie zdegustowani faktem, że Capcom postanowił celować ze swoim produktem bardziej w rynek europejski niż światowy. Zupełnie jakby byli zazdrośni, że tak wspaniały tytuł nie odbywał się w Ameryce, tylko we Francji. Demon Siege doczekało się ewentualnej konwersji na patchy sloty o nazwie Gissen Patchy Slot Hisoshi Onimusha 3, która zarabiała o wiele więcej pieniędzy dla Capcomu, aniżeli jakakolwiek ich inna gra. Co się rozumie samo przez się z wielu prostych powodów.
Jest to również jedna z tych gier, która miała wpływ na branżę elektronicznej rozrywki. Shinji Mikami podczas wywiadu na temat jego ówcześnie najnowszej gry, Resident Evil 4, oficjalnie przyznawał, że to, czego doświadczył w Onimuszy 3, sprawiło, że jego wizja rezydencji zła uległa zmianie. Co w sumie wyszło całej serii na dobre, ponieważ czwórka uznawana jest za jedną z najlepszych odsłon rezydentów, jaka powstała. To był już koniec. Seria, która rozpaliła serca graczy, właśnie otrzymała swoją ostatnią odsłonę. Jak nie trudno się domyślić, zło zostało pokonane, balans czasu i przestrzeni przywrócony i od teraz wszyscy mogli żyć długo i szczęśliwie. Przynajmniej tak miało być w teorii. W praktyce sprawa była zupełnie inna. Capcom był wręcz zalewany listami od fanów, którzy łaknęli więcej Onimuszy. Niestety dla nich, w sensie fanów, w tamtym czasie Capcom już pracował nad innymi tytułami, więc miał dość ograniczone wolne zasoby ludzkie. Postanowili jednak pobawić się trochę tym pomysłem na Onimusza 4. Nie wrzucali od razu swoich pieniędzy w tworzenie gry, ponieważ dla nich był to już temat zamknięty. Ale stwierdzili, że jeżeli znajdzie się jakieś fajne rozwiązanie na rozwinięcie uniwersum, to może dadzą mu tam kiedyś szansę. No i długo nie trzeba było jednak czekać, albowiem 26 stycznia 2006 roku w Japonii oraz 8 marca w Ameryce i 18 marca w Europie zawitała kolejna odsłona serii, która miała niegdyś zostać pogrzebana na wieki. Onimusza Dawn of Dreams była totalną ewolucją w serii na naprawdę wielu polach. Zaczynając od samego faktu, że był to swojego rodzaju restart dla uniwersum, który mimo wszystko uznawał wydarzenia z poprzednich odsłon. Poprzez całkowitą zmianę formatu rozgrywki, na podejściu mającym odwzorowywać, jak to twórcy nazwali, Cool Side of Onimusza kończąc. Co było niezwykłym zaskoczeniem dla wielu, szczególnie tych bardziej ortodoksyjnych fanów, którzy nie przepadali za zbyt wielkimi zmianami w ich ukochanych dziełach. W tym wypadku jedna zamknięta furtka i zrażenie części najbardziej korowych fanów otworzyło wielkie bramy dla wszystkich, którzy do tej pory unikali serii. Tytuł był o wiele przystępniejszy, oferował o wiele większy wachlarz postaci do wyboru i co najważniejsze, nie stawiał już na aspekty survivalowe. Całość była typowym action RPG-iem. Cała gra od początku do końca była projektowana w pełnym trójwymiarze, do czego poniekąd miała nas przyzwyczaić trzecia Onimusza, co stanowiło swojego rodzaju wyzwanie dla deweloperów. Musieli dopracować każdą lokację, przeciwników, zagadki środowiskowe i tym podobne w taki sposób, żeby nie zaburzać ogólnego obrazu, jaki chcieli zaprezentować. Nie mogło już być więcej pustych lokacji z jednej konkretnej strony, która była ukrywana pod statyczną kamerą. Fabularnie nie otrzymaliśmy jednak żadnych zaskakujących nowości. Po upadku poprzedniego tyrana, Ody Nobunagi, jeden z jego wasali, Tokichiro Kinoshita, postanawia spróbować swoich sił w zjednoczeniu Japonii. Chcąc odciąć się od czynu swojego martwego już pana, przyjmuje on zupełnie nową tożsamość. Jako Hideyoshi Toyotomi dokonuje tego, czego nie udało się Nobunadze, i tym samym kończy epokę wielkich wojen. Niestety, pokój jest jedynie przerwą między wojnami, które jeszcze nie nadeszły. Pewnego dnia zwiastun zagłady, zło wróżbna gwiazda, pojawia się na nieboskłonie, a wraz z nią powracają demony. Wiedząc, jak to może się skończyć, Hideyoshi Toyotomi ostatecznie zdobywa władzę nad demonami i tym samym zaliczamy kolejny cykl w wielkim kręgu walki z demonicznym władcą. Tym razem jednak naprzeciwko niego stanie jego bękarsi syn, Yuki Hideyasu, który podróżuje po świecie pod imieniem Soki. Trafi się też kilka postaci pobocznych, przypominających dość mocno stereotypowe klasy postaci, ale o tym przekonacie się już sami, jeżeli zapragniecie sięgnąć po ten tytuł. Niestety, ówcześnie gra nie sprzedała się wystarczająco dobrze. Uplasowała się na 41. miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się gier w Japonii w 2006 roku. Pomimo tego, tytuł został wręcz obsypany pozytywnymi recenzjami od wielkich serwisów, jak i najzwyklejszych graczy. Chwalono grafikę, udźwiękowienie i system walki, który sprawił, że przysłowiowy miód wylewał się wręcz z ekranu podczas obcowania z Dawn of Dreams. Gra otrzymała również swojego rodzaju poszerzenie uniwersum w postaci dwóch mang oraz filmów. Onimusza Twilight of Desire, stworzony przez Takashiego Yaguchi, opowiada zdarzenia poprzedzające historię z gry. Ugruntowując przy tym, kim tak naprawdę jest postać Tenkaya,
oraz czemu Lord Toyotomi postanowił użyć mocy demonów do swoich celów. Natomiast Onimusha Knight of Genesis od Mitsuru Osaki zagłębiało się w postać Sokiego, jego motywacje, przeszłość i charakter. Co do filmu, to był to jedynie zlepek cutscenek z gry, poszerzony o kilka dodatkowych animacji, które miały obrazować całą historię z perspektywy pewnej postaci pobocznej. Niestety, włodarze Capcomu rozczarowani sprzedażą Dawn of Dreams i poprzedzającego go Demon Siege postanowili zakopać całe uniwersum na lata, wyciągając tego trupa z szafy tylko wtedy, kiedy chcieli sprawdzić, czy fani dalej są w stanie wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze. Stworzono specjalną wersję paci slotów z bohaterami Onimuszy, którzy również pojawiali się gościnnie w innych tytułach, jak chociażby Tatsunoko vs. Capcom, Cross Generation Hero. Aż nastał rok 2012, kiedy ni stąd, ni z owąd, fani otrzymali zupełnie nową odsłonę. Niestety, Onimusha Soul, będąca typową grą przeglądarkową, nie poradziło sobie na rynku. Całkowita zmiana gatunku, perspektywy i platformy była ostatnim gwoździem do trumny niegdyś wspaniałej serii. Capcom zajął się innymi projektami. Gracze, którzy niegdyś przeżywali wspaniałe przygody z Samanosuke, Jubeiem i Sokim, teraz już są dorośli. Często mają rodziny, dzieci oraz inne ulubione tytuły. Większość z nich nawet zapomniała, że coś takiego jak Onimusha kiedykolwiek istniało. Tak przynajmniej do 2015 roku, kiedy to na świat wydano zremasterowaną wersję Resident Evil z GameCube'a. Fani perełek Capcomu nagle zaczęli wychylać głowy ze swoich bezpiecznych czterech ścian, przypominać sobie stare, dobre czasy i zastanawiać, czy przypadkiem nie da się tak potraktować innych gier z portfolio Capcomu. Następne przyszło Resident Evil 0 HD oraz powrót do old schoolu w postaci Resident Evil 7. Capcom zauważył tym samym, że istnieją jeszcze ludzie, którzy tęsknią za starymi czasami, za starymi grami i tym, jakie emocje przynosiły ze sobą. Po fali kolejnych remasterów i remake'ów światło dzienne ujrzała odświeżona wersja pierwszej Onimuszy. Mogło to oznaczać, że Capcom w końcu poszedł po rozum do głowy i teraz czeka nas piękna przeprawa przez ulepszone cztery części gry, które mogą być rozbudowane o nowy, wyczekiwany latami piąty tytuł. Ale to dopiero w przyszłości, która mam nadzieję, że jest już za rogiem.